Witam niezmiennie serdecznie. Jak widać za mną, mamy panoramę pięknych Filipowic, gdzie właśnie rozpoczynamy misję. No i z tychże Filipowic pozdrawiam. Kiedy tak przeczytałem te dzisiejsze czytania, pomyślałem sobie, no niezły przeskok. Tydzień temu mieliśmy 10 trędowatych, którzy zostali uzdrowieni. W zasadzie tak mimochodem. Zawołali, mistrzu, zlituj się nad nami, ale w zasadzie po prostu poszli pokazać się kapłanom. Zostali uzdrowieni, a Pan Jezus był na tyle daleko, że oni nawet nie skojarzyli tego, nie połączyli tych dwóch faktów, że stało się to, no właśnie, dzięki tej radzie Pana Jezusa, dzięki temu wysłaniu ich do kapłanów. A dzisiaj, w dzisiejszych czytaniach, mamy taką bardzo mocną zachętę do tego, żeby jednak się modlić, żeby w tej modlitwie nie ustawać. Pomyślałem sobie, na czym polega różnica? Dlaczego teraz jest taka zachęta, żeby tego Pana Boga prosić? Co to ma dać? Spróbowałem wyobrazić sobie tego Mojżesza stojącego na górze z podniesionymi rękami. Mojżesza, którego modlitwa miałaby wspierać tych walczących. I tak mi się przypomniało, kiedyś chłop zwoził siano z pola. Zbierała się burza, on jechał furmanką pełną tego siana, z tyłu siedziała jego kobita i strasznie na niego narzekała i utyskiwała, że za późno się za to wziął, że teraz siano będzie mokre i ciągle w kółko, że miała do niego pretensje. I wtedy grzmotnął piorun, walnął gdzieś tak w lesie, baca się popatrzył i mówi, no, a ta baba dalej tam na niego nadaje. Baca pokręcił głową i wtedy ten piorun grzmotnął tak przy drodze, w takie przydrożne drzewo. Baca powiedział, no, i jak ta baba dalej tak na niego narzekała, to w końcu piorun walnął w tę kobietę i zrobiło się cicho. No i baca wtedy z takim uznaniem powiedział, no. I tak sobie pomyślałem o tej modlitwie, która miałaby wskazywać jakoś Panu Bogu cel. Nie? Ten Mojżesz, który wskazywał cel, tę bitwę, ten chłop, którego drażniła ta jego kobita, ja, który się modlę. Jak to sobie wyobrazić? Kiedyś byłem w Nowym Jorku w Muzeum Historii Naturalnej i tam była taka ścieżka edukacyjna, miała może 150, może 200 metrów. I ona pokazywała długość istnienia wszechświata. I na końcu tej ścieżki był wmurowany w ścianę za szybką włos. I grubość tego włosa, tak było tam napisane, w tej skali odpowiadała 30 tysiącom lat działalności człowieka rozumnego, te ostatnie 30 tysięcy lat działalności ludzi na ziemi. Więc tak sobie pomyślałem, jak to jest z tą modlitwą? Jeśli proszę Pana Boga, to co się wtedy dzieje? To on ten włos potrafi podzielić na 30 tysięcy części, znaleźć ten rok, w którym ja akurat jestem i odpowiedzieć na to moje, na tę moją prośbę. Nie wątpię w to, że Pan Bóg jest bardzo precyzyjny, ale zastanawiam się, czy to rzeczywiście o to chodzi. Żeby Pan Bóg brał udział w moim życiu. Raczej wydaje mi się, że to wezwanie do tej modlitwy jest wezwaniem do tego, żebym to ja wziął udział w życiu nadprzyrodzonym, w tym życiu, którym obdarza nas Pan Bóg. Modlitwa jest po to, żebym to ja otworzył się na Boga, który ogarnia sobą, który ogarnia sobą cały wszechświat. Jak przeczytamy tego świętego Pawła, który pisze, że Słowo Boże jest po to, żeby pouczać, żeby napominać, a na koniec, żeby podnosić na duchu. I tak sobie myślę, że ta modlitwa to ma być wyraz mojej wiary. Że ona, jeśli jest wytrwała, to ona pokazuje jakoś, ile warta jest moja wiara. I chyba o to też chodziło Panu Jezusowi. Żeby modlić się, otwierać się na łaskę Boga, to nie znaczy, że ten świat się zmieni, tak jak ja będę sobie tego życzył,
ale to może sprawić, że ja będę mógł to wszystko znieść, że będę mógł to wszystko dobrze przeżyć, że w tym wszystkim zachowam w sobie zdolność do kochania, szanowania innych ludzi, siłę do dalszego życia, żeby być ciągle świadkiem tego, w co wierzę. Żeby Pan Bóg, żeby Pana, z Panem Bogiem nie walczyć przeciwko całemu światu, przeciwko innym ludziom. Jak już tak pomyślałem o tych Stanach, to mi się przypomniało kiedyś facet, tam chyba na Green Pointie, bo to jest dzielnica polska, wraca od dentysty, no idzie tak, trzyma się za szczękę i drugi się pyta, co się stało? Mówisz co, no byłem u dentysty i pierona, no i wyrwał mi dwa zęby, nie? A mówię, czemu dwa zęby? Co żeś mu mówił? No pokazywałem mu, mówiłem tu. A mówi, ty głupi, to trzeba było konkretnie mówić, ten. I tak sobie pomyślałem, no ten to facet by stracił pół szczęki. Ale wskazywanie Panu Bogu, co ma zrobić w świecie, kogo ma ukarać, kogo ma uderzyć, nie jest dobrym pomysłem. Jestem przekonany, że modlitwa to jest wyraz mojej wiary i ona może mnie otworzyć na Jego łaskę i przeze mnie ta łaska może popłynąć trochę do innych ludzi. Można popatrzeć jeszcze raz w tę opowieść o Mojżeszu i wtedy widać, że te ręce Mojżesza, raczej chyba chodziło o to, że ci ludzie widząc te podniesione ręce, mieli zapał, mieli upór, że obserwując kogoś, kto się modli, doświadczając tego, że ktoś się modli, że ktoś mnie kocha na tyle, że nawet w samotności troszczy się o mnie, jest jakimś wsparciem. Że człowiek otwarty na łaskę Boga może być takim źródełkiem, przez które ta łaska może przepłynąć jakoś w świat. Niekoniecznie musi świat zmienić, ale może sprawić, że ja w tym świecie będę lepiej funkcjonował, będę mógł lepiej komuś pomóc. I chyba Mojżesz też to tak widział, bo jakbyśmy potem zobaczyli do Pisma Świętego, to widać, że Mojżesz nazwał to miejsce Pan moim sztandarem. Sztandar nie walczy, sztandar zbiera ludzi, daje im jakąś siłę, daje im jakąś nadzieję. I chyba też Panu Jezusowi o to mogło chodzić, ponieważ mówi o modlitwie, zachęca, ale potem nie mówi o tym, że świat ma się zmienić, tylko pyta retorycznie, z niepokojem, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, czy nam się będzie chciało modlić, czy nasza wiara jest na tyle silna, na tyle kochamy innych ludzi, na tyle troszczymy się o ten świat, że będziemy poświęcać swój czas, swoją uwagę, swoją miłość, swoje wzruszenie. Będziemy stawać przed Panem Bogiem, będziemy Mu to poświęcać, żeby w tym świecie być Jego narzędziami, żeby w tym świecie być przedłużeniem Jego dobroci, Jego łaski. No i tego życzę Wam, ale sobie także na tę misję. Powodzenia.